Siema, tutaj jest PartiatoX, a dzisiaj gramy sobie Hakarimem pod 100% kryta. Postaramy się, no mam nadzieję, że to wyjdzie, bo próbowałem to już nagrać oczywiście, tak jak ostatnio mi wychodzą te gierki, że próbuję ponagrywać po 5 razy, ale to nieistotne, nieistotne czemu. Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że to nie są ludzie, którzy by tak zjechali. Ja pieprze, nie czytajcie czatu. Także cudownie, cudownie się czuję teraz, naprawdę, ale przypominam o zostawieniu suba. Przypominam o zostawieniu suba, o zostawieniu oceny pod tym filmem i mam nadzieję, że będzie lepiej niż poprzednia gra. Jak chcecie zobaczyć, zrobię historię tego konta. Jezus Maria. Ale to nieistotne teraz. A więc tak, czemu gramy pod 100% kryta Hekarimem? Może ktoś zapyta, może jedna osoba, chociaż gramy nim tak, bo z E da się teraz krytować. Także wiecie, jak się rozpędzimy ostro i wpadniemy w typa i mu przypierdzielimy za 1000 i skrytujemy, to będzie 2000, więc. A że mają też taki nietankowaty team bardzo, Caitlyn, Ezreal, Fizz, także może być ciekawie. O, fajnie, dzięki za ten. Dzięki za taki mocny. Jak to się nazywa? Boże Święty. Dobra, nieważne. Jezus Maria, słowa mi wypadają z głowy, bo nagrywam już trochę dzisiaj, że. No dobra, spróbujmy to nagrać naprawdę. Mam nadzieję, że to się uda, bo. Kurde, no, wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe, jak to może wyglądać ostatecznie. Tylko czy to wyjdzie? Polecimy sobie może pierwsze jakieś infi czy coś, czy może ten item na przywracanie many, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie z hajsem, nie? Zobaczymy jak będzie z hajsem. Dobra, Boże Święty, Hekarim jest o tyle słaby, że naprawdę jest strasznie marnożerny. To jest duży minus jego w early game. Zobaczcie ile mi many zeżarło. Jezu, dobra, zrobię blue najpierw chyba. Bo to jest do usrania, gdzie to. O fuck, jakby zabił, o Jezu. Zabił mnie typa. Oni mają w dżungli Fizza, okej. Mają na top. A na supporcie mają. Jak ona się nazywa? Sejuani, Boże Święty, co mi się dzieje? Ten gościu to jest jakiś smurf, bo ostatnio Lucianem zrobił sobie jakieś tam 25, także. Trzeba będzie uważać na Ezreala, który jest gównianym czempionem, także. Co to zrobię w ogóle? Się, nie będę mówił, nie będę mówił co było ostatnio, tak? Skupmy się na tej grze, o. Bo to słabo wygląda bardzo. Zróbmy sobie. On zabił tego. Double buff dla Echo. Średnio. Zabił drugi raz tą szmaciarę. No nie ciekawi się dzieje. Czy ja mogę coś zrobić temu Echo? No nie będę się wpieprzał pod turetę, rzecz jasna, ale. Dobra, trudno, cofnę to cofnął, ja pieprzę. Teraz tak, no muszę tutaj grać na w miarę poważnym, wysokim poziomie jednak, bo ta gra raczej będzie wymagała ode mnie dosyć dużo. I zaorane! Ty, widzieliście jak pięknie uratowałem? Fuck you! Tylko szkoda, że nie zdążyłem. Co? Ja już nie zdałem, że raczej. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Uciekł po prostu. Kumacie to z pieprzu, mój fiz.
Maria, czemu ja jestem takim greedy ścierwem? Fuck my life. Co ja robię? Fuck. Trzeba się ogarnąć. Lećmy sobie ten itemek. Zróbmy coś takiego i buta. Nie, no trzeba się ogarnąć. Boże, co ja odpieprzę? Widzieliście to? Co ja zrobiłem? Double buffa oddałem, bo chciałem zabić Fiza, który w sumie nic nie jest warty. Jezus Maria. Dobra, nieważne, nieważne. No teraz ma Kennen spieprzonego topa, ale trudno. Zaraz tam wejdę może. Trzeba być szósty jak najszybciej. Dobra, mam piąty. No piąty mogę zabić, co? Jakbyś Taryk zestunował, byłoby fajnie. Dawać, dawać. O nie, nie trafiłeś go, serio. Kogoś. O Boże, co to jest? Cofnij, cofnij, bo tu Izrael jest. Cofaj, 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 cofaj. To jest Izrael, to jest Izrael, cofnij. Gdyby ona się wpieprzyła, no? To ja też się wpieprzyłem. A, znowu się wypieprzę na mordę. Jezus Maria, Lisandra, czemu nie używasz ulti jakiegoś sensownego? W miarę przynajmniej. Dobra, już. O Boże! Tyle chciałem powiedzieć. Postawię sobie tu warda, bo możliwe, że tu będzie Izrael szedł. Mnie zapieprzyć jakimś sposobem. Będzie wiedział, że ja to robię. Lepiej tego uniknąć. Zrobię sobie jeszcze to, przynajmniej mi się wydaje, że to powinienem zrobić. Dobra, zostawię manę na chyba W. Z jednego celu mało lecz. Dobra, czekajcie, 1175, no mam 2-1 niby, no nie jest aż tak źle, no. Ten już nie ma double. Może ten zabił znowu? Fiza? Wszystko? A, Boże, bo oni ciągle tam zabijałem na tym topie. Tak na zmianę, spoko. Wiadomo, że na pewno ten Izrael to nie jest Sylwan. To chyba widać na pierwszy rzut oka. Oko ucha czy okolwiek. Także no, trzeba uważać. Nie mogę wbić do ciebie, bo sobie lubię dżunglę, tak? To Q jest strasznie drogie, no ludzie. 36 many za spell, którego używa się praktycznie cały czas. 38, what the fuck? Czy to się powinno maksować, czy W? Mi się wydaje, że jednak możliwe, że W. No ale trudno. Już tak maksuje, to trudno. Dobra, to polecimy sobie to, budka trójkę i chyba polecimy albo Infi, albo Phantom Dancera. Phantom Dancer w sumie byłby nawet całkiem ciekawy tutaj. Polećmy na bota, może tam coś zrobię. Ono ma ulti właśnie, tym ultim sporo. Użyj ulti! Jean! No, myślałem, że zabiję jeszcze tego. Jeżeli Izrael tu idzie, to ja go zabiję na pewno. Ale Izraela tu nie ma. Halo. A miałem nadzieję, że tu jesteś. O, nawet smite. Myślałem, że smite użył. Ale się nie użył. Spoko.
No nieźle, nieźle. 3-1, 3-1, 3-1. Chciałem powiedzieć, że 3-1. Nie, ty szmato, no znowu mnie zbajtowała. Jean wierzę w ciebie. Czemu ja mam 3-2, jak ja... Czemu mnie tak bejtują ludzie? Jak można być tak słabym? Dobra, czekajcie. Sorry, no to było słabe z mojej strony, nie z twojej. Czekajcie, czy to polecieć? No nie wiem, no bardziej bym sobie infilep jednak poleciał, bardziej. Dobra, zróbmy tak może. O, spoko, spoko, bo już oddał na 3, może ma 20. Typ ma 26 farm, a ja gadam, że to smurf. Ja pierdziele, 26 farmy smurf. O Boże. Właśnie załamałem. Aha, dobra. Jest! Mam takiego tilta ostatnio na League of Legends. Każdy błąd, jaki zrobię, mnie tak tiltuje, że ciężko panować nad sobą. Dobra, ogarnijmy się. Ogarnijmy, spokojnie, spokojnie. Pieprzę się, zrobię sobie dolną dżunglę, zrobię sobie tu górną dżunglę. I wtedy coś popróbujemy. No to będzie najlepsza opcja, tak mi się wydaje. No gościu ma 27 farmy, to ja się go nie boję. No zresztą nawet nie ma jednego itema, to ja już jestem lepszy od niego, także. A on 3-3, bo jestem gównem. Po prostu idę pod build gówniany i mam w sumie też jakieś runy, chyba takie nietęgie. Tak się wpieprzam w nich często, że no, to jest mój duży problem. To sobie pomaksujemy drugie. Jak gdzie on tam? Ha! Szmato! No i tym razem zbaitowany. Baitet szmateks. Cześć, mato. Mam reda? No co, wcześniej żeś to ulti użył, dzięki. Dzięki za tego ulta, kuległo. Mają 6-4, więc no, zawsze coś. Tylko on ma double buffa. Ale dobra, spoko, spoko. A więc mam 6-4, zabiłem 3. Teraz. Więc... Nieźle, nieźle, nieźle to wyszło. 0,5 jest ta szmata, Sejuani. No ten ma 30 farmy, więc jednak to nie jest żaden smurf. Wtedy zrobił jakimś celem 20 fragon, no ale mi czasem na diamencie też się tyle uda i wtedy wrzucam ten na YouTube'a. To nie jest tak, że jest ostra selekcja przy wyborze filmów, wiecie. No to tak nie jest, nie. To się tylko tak wam wydaje. Już tam tylko te dobre gry wrzucam. Tam na przykład wrzuca, jest gówniana. Dobra, ale dobrze, no 15 minuta, za chwilę będziemy mieli trochę kryta. A trzeba mieć go 100%, także Jezus Maria, nie wiem czy mi się to uda. Nie wiem czy mi się to uda, ale postaramy się, postaramy. Zabiję chyba tego Eko zaraz, bo on jest pod AD. Także no jakiś Spartiatyk tak zwany. O Boże, idzie tu Fizz. Serio uciekłeś, Boże. Bez ryby to on nie ma szans ze mną, także. Proszę się nie dziwić, że mu wpieprzyłem.
Jeżeli tu jest eko, to spróbujemy go zabić chyba. Co mogę zrobić? Boże święte eko. Czemu ty tak długo się zebrałeś? Zbierałeś? Siema. Sporo zadaje w sumie. Sporo. GJ mi nawet napisał koleżkę. Od razu mi się lepiej żyje. Mam większe AD. Fajne są te AD od Movement Speed'a w sumie na tym buildzie. Nawet mi to trochę da, bo jednak będziemy szli pod taki build, że raczej powinno być dosyć dużo Movement Speed'a. To ulti też sporo zadaje. Szkoda, że to nie ulti. Szkoda, że to ulti nie krytuje jakoś, nie wiem jak. W sumie to nie jest basic attack, tak jak Co ja mogę tu zrobić? Wpieprzyć się? Wpieprzyć się. To robią. Ward! Ward! Nie, nie robią. Chodź. Pieprzył mu się, ale boję się jednak, że mi ostra na pieprzy. Eko tu idzie? No. Błagam, nie. Nie, no zawsze muszę zabić i paść. Co za gówno. Moglibyście kogoś zabić takiego, wiecie. Serio, chcę miał serio. O, Kennen. Panie Kennen. Boże, to przeżyłeś? Co? Co mój team odpieprza w ogóle? Jezus, bo w ogóle zabił mnie gościu, który miał 4-1, jak mnie zabił, to ma 5-1, więc nie narzeknę. Ciekawe, czy zabije tego Tarika. Myślałem, że chce egzekucję zrobić. Dziwne. Dziwne, ale, ale dobra. Weźmy sobie teraz może ten item. To będę miał już 40% kryta i powinienem mieć 30% cooldownu, więc będzie spoko. 18 minuta, ja mam pierwszy, tam dwa itemy. Report S for Sack. No wcześniej, w poprzedniej grze, jak mnie tak jeszcze tutaj wpisał na początku, to lepiej już. Jednak lepiej. U Jezus Maria. Patrzcie, jak to się robi. Nie, nie, błagam. No dobra, jednak wyszło. Nice. O, te kryty fajnie wyglądają, fajnie wyglądają. Dobra, ile ten build? Brakuje mi 2000 niecałe. Czy 2500. To jest niecałe 2000, to jest 2500. Jakby co. I pamiętajcie. 35 farmy on ma. On ma tylko liczbę Ejda. No. Jak on mógł tak orać w poprzedniej grze, to ja nie wiem. No w sumie to coś jak ja i jakiś champion, którym nigdy nie gram. Na przykład Hekarim. Gównia na mnie nie widzi. A widzieliście poprzednią grę Mastera? Jednak szło trochę lepiej, tak? Jednak. Chociaż 10-5. Nie jest źle. Nie jest źle jednak. Dobra, weźmy sobie. Boże, Blue, bo już myślałem, że mi Blue ktoś ukradł. No teraz już z maną dużo lepiej stoi ten Hekarim. Także wiecie, już nie narzekamy. Boże święty, ile to zadaje, przecież go skrytuje. Może to ciekawie działać.
Nie mam ulti. O, użyłem Ghosta, żeby mieć więcej AD. Bo wiadomo, on mi AD daje. Teraz muszę się odsunąć, bo możliwe, że S będzie walił ulti. Nie leci żaden ult. Red możliwe, że stoi. To jest w sumie całkiem oburz. O Jezus, to Kate. Co? Czas na reakcję? Zero. Pięknie. O, ładne te, jak walne kryta, to się ładnie uleczy. Nie no, podoba mi się ta gierka, więc dam wam ją, tylko chciałbym mieć jednak 100% kryta. Bo no, nie zapowiada się, że mógł to zrobić. Phantom Dancer i Static dadzą mi 100%, jeżeli będę miał już ten item, a one są już tanie, więc możliwe, że mi się to uda zrobić, mam nadzieję, bardzo dużą. A jak będzie, to zobaczymy. Ładnie to wyleczy już na tym etapie znajomości, także wiecie. No tym razem poleciałem lepszy build. W sumie mam dużo lepszy team, dlatego dużo lepiej mi idzie i raczej wam to dam. Także spoko gierka. Polecimy się trochę. Mam już na ten item. Cofnąłbym chętnie po niego. I to zrobię nawet. Z Q by fajnie było, jakby dało się krytować. Bo z E no to wie, chociaż nie, no E to jest dużo lepsze. 500 obrażeń zadaje tym dodatkowych. 500 plus, dobra. To jest raczej sur, także nagrałem się. Don't push guys. Have some fun. Nie no, musisz się pushować. Jezus Maria, no. No Jezus, nie puszujcie, Boże Święty, no. Chciałem w ogóle zobaczyć, jak ten kryt z E wygląda. To mi coś nie wychodzi, żeby to zobaczyć. Może mi teraz wyjdzie? A, 1300 przypieprzy. Dobra, jeżeli ja mogę tak skrytować za 1300, to ja pierdzielę. To jest dosyć duże. Aha, myślałem, że więcej tam zrobię. Ale i tak ładnie. I tak fajnie, fajnie, fajnie. Lecimy, prawda? Też się dziwię, koleżko mój drogi. Ale to jednak jest heka 350 AD i jeszcze w odkryty. Także 60% kryta jest. Brakuje mi Phantom Dancera i brakuje mi Statika do 100% kryta. Także jakieś 1200 i to kosztuje chyba 2600, więc jakieś 2500 golda im brakuje i do niego 100% kryta. Także. No to nie jest dużo, tylko czy oni to wytrzymają? No już teraz właśnie padli, więc... Guys, can you don't... Nie wiem, jak to się pisze. Can you don't push? To nie brzmi. Don't push. Let's have some fun. Myślałem, że więcej tam zabije na tym.
Chyba tam ktoś flashował, nie? Tak mi się wydaje. No teraz już mam 40% kryt. O! Jin padł to raczej. Ten team bez Jina nie istnieje. Boże, Acer. Średnio. Bardzo średnio. Don't. Please. Especially with the cannon. No ładnie to wygląda, te kryty. Nie, no nie kończcie tej gry, idioci, boż. Moglibyście jeszcze pobadać. Boże, ona 56 farm. Czemu on ma 56 farm? To jest takie pytanie. Co? Widzieliście to? Jezus Maria, 1000 E. Pany. No i właśnie o to chodzi w tym bildzie. One shot E. O Boże. Please guys don't push. I need 30%, 100%. Fajnie to wygląda jak na razie, fajnie. Nie, Boże. Nie. O, zabili tego Jina, dobrze. Tylko no, Jin już mało znaczy w tej grze. No. Ma 9-4. Chociaż oni nie mają do końca. Aż tak bardzo. Ile im brakuje? 2000 golda do super builda. Pieprzy mi się na tego topa. Będzie raczej szybko jakiej bitwy. No W też jest całkiem mocne. Jest taki kryty. Jezus Maria, trzeba sobie napieprzyć jakiegoś fajnego tego. Patrzcie, movementy robicie, movementy. 1390, Jezus Maria. Pięknie to wygląda. Mam go usta. Ta! Jak jest gówno broken? What? Nie, jak to wygląda zarąbiście, patrz. Daj tą farm. Co ty robisz? Dobra, cofnijmy po 100% kryta. O Boże. 17 fragów, nice. Weźmy sobie Reda. Nie, Reda jeszcze nie ma. Heka, please win. Easy. Sprzedajmy może item. Ale mam 100% kryta, także spoko. Sprzedajmy może to i kupmy Trinity Force. Albo to. I Trinity Force, nie wiem, zacznijmy. Któryś z tych itemów na pewno muszę sprzedać. No ale i tak. 100% kryta, zarobisz. Kurde. Weźmy sobie to Blue. Mam 400, ale. 420 nawet. 430. Sprawdźmy kryta. Jezus Maria, 1400.
Czekajcie, muszę zrobić coś takiego. Czy zużyję statika? ...1430 kryt. Nice. Pięknie to wygląda. Powiem tak pięknie. Jezus Maria! Jo! Gdzie jest ten Izrael? Aaaa! Skończył mi się E! Jaki zawiadomy! Aha! Kurde! Don't push, please! No ale tak, quadra kill było, więc spoko, spoko. Ja pierdziele, no to jest świetna gierka, powiem tak. 20 fragów quadra. No nie ma szans, żebyście to obronili, to jest jasne. Mogę co najwyżej to sprzedać, jeszcze kupić sobie to. 400 D. Nie kończcie! Dobra, trudno. Tyle, 100% kryta heka. Widzieliście, jak to działa. No, genialne. Ulepszyli heka Rima i tyle. Zostawcie ocenę, zostawcie suba. Zarąbista gierka. I tyle. Na razie.